kochani, to znowu my, powrót tej drodze z Rybnika, z tego sądu. I mamy przed sobą rondo o nazwie, w Polsce jesteśmy, rondo o nazwie europejskie. I tutaj nasuwa nam się taka wątpliwość, że jeżeli to jest rondo europejskie, to dlaczego na masztach wiszą flagi, a nie mapa kontynentu Europy? Oraz jeżeli prezentujemy flagi Unii Europejskiej, dlaczego wśród nich nie powiewa nasza polska flaga? Jesteśmy w Polsce, w polskim mieście Rybnik, a tutaj nam się prezentuje rondo nazwane europejskie. Były europejskie restauracje, hotel europejski, ale to nie oznacza, bo przecież nie cały kontynent Europa należy do tej tak zwanej Unii Europejskiej. W związku z tym, aż tutaj powiewają nam cztery chorągwie, jest dostatecznie dużo miejsca, aby uhonorować nasze miejsce. Bo przecież nawet przybysze z zagranicy pomyślą sobie, że są w jakimś bezpaństwie. Owszem, są na kontynencie europejskim, ale stracą orientację, w jakim kraju. A są i rondo, i te drogi są w Polsce i w polskim Rybniku. Także zwracamy się do władz tego miasta. Zdejmijcie te trzy flagi, a powieście trzy polskie. Z godłem nawet województwa śląskiego, czy tego miasta, i naszą narodową biało-czerwoną. Tak będzie prawidłowo. A rondo nie powinno się nazywać, jeżeli tutaj widzimy te flagi z gwiazdami. Te gwiazdy to nam się kojarzą. Z tymi gwiazdami. Rondo powinno się nazywać albo poświęcone Unii Europejskiej, a jeżeli jest europejskie, to niech tu powiewa mapa kontynentu Europa. To takie nasze tutaj uwagi, ale one mają jak najbardziej podstawę do tego, aby się odpowiednio zachowywać. Każdy skrawek polskiej ziemi powinien być oznaczony naszymi narodowymi barwami. Białym czy srebrnym i karmazynowym kolorem, najbardziej szlachetnym. Przerywamy transmisję, pewnie w drodze powrotnej jeszcze coś nas zastanowi. Trzymajcie się, kochani, na razie.